Kobieta sprawdza Facebooka za kierownicą, zabija 89-letnią babcię. Dwudziestolatka, która sprawdzała Facebook, jadąc prawie 140 km na godzinę, została oskarżona o zabójstwo. Ebis Sleten jechała drogą z Fargo do Grand Folks 27 maja. Odkąd wyruszyła z Fargo, ciągle dostawała i wysyłała wiadomości. Kierowca, który jechał tą samą drogą powiedział, że SUV Sleten minął go jadąc przynajmniej 130 km na godzinę. Świadek widział, że inny SUV znajdujący się przed samochodem Sleten próbuje zawrócić. Ta była zbyt zajęta odpisywaniem na wiadomości i nie zauważyła, że samochód przed nią zwalnia. Sleten nie nacisnęła nawet hamulców, gdy uderzyła w samochód zabijając Phyllis Gordon, która siedziała w siedzeniu pasażera. Kobieta zmarła na miejscu.